the game played by the entire planet. The game that brings us together. The game made up of many faces. FIFA 16. Witam serdecznie, jestem Habasia. Dzisiaj witam w drugim odcinku mojej kariery Termaliką. Jak pamiętacie pewnie, doszliśmy do półfinału tutaj meczu z półfinału tej ligi, tak, przedsezonowej. Zagramy sobie od razu mecz z Southendem. No i zobaczmy, jak to nasz zespół wygląda. Chłopaki już troszkę wymęczeni. Spróbujmy sobie wykonać kilka zmian. Olszewski wejdzie tutaj zamiast Miazka. Niekoniecznie Miazek jest naszym tutaj najlepszym, najważniejszym zakupem. No i zobaczmy, co my tu możemy zrobić. Fryc na prawą obronę. Możemy tutaj zmienić Markowskiego, który da odpocząć trochę Stano. Ziajka na lewą stronę obrony. Bramkarzy nie będziemy zmieniać, no... Defensywny pomocnik tutaj będzie musiał niestety wystąpić w obronie. Ewentualnie jeszcze możemy powalczyć nad prawą pomocą zamiast Plisgi Juchar. No i co my tu jeszcze ciekawego mamy do wyboru? Raczej już niewiele. Trzech bramkarzy w składzie. Napastnicy wymęczeni. No i w ten sposób jeszcze tutaj Kupczaka zmienimy za Foszmańczyka i w ten sposób zaczniemy już drugi ten, kolejny ten mecz po prostu, który mamy do zagrania. Więc zapraszam serdecznie do obejrzenia skrótów z tego meczu. Sędzia gwizdkiem rozpoczął spotkanie. Rozpoczynamy to spotkanie pucharowe. No i zobaczmy. Prezentuje nam teraz ustawienie drużyny. Aha. Zagrają dzisiaj w ustawieniu. No i zobaczmy, co tam się dalej zdarzy. No i lewą stroną przeciwnik. Ale tutaj raczej niewiele będzie miał do powiedzenia dokładnie. Kamil Miazek bezproblemowo wyłapuje tą piłkę po ładnej asekuracji obrony. No ładne tu przejęcie na środku i Juchar z daleka uderza prosto w bramkarza. Biskup z lewej strony boiska. Zobaczmy, czy będzie dośrodkowywał, czy raczej zdecyduje się na samotną akcję. Samotna akcja i ładne uderzenie prosto w bramkę. 32 minuta, no i mamy 1-0 w tym półfinałowym meczu. Mam nadzieję, że dowiedziemy ten wynik do końca i Termalika Brookbet nie ciecza, będzie mogła świętować awans do finału oczywiście. Bentley niepocieszony. No i zobaczmy jeszcze raz. Biskup w bardzo ładny sposób zszedł tutaj po linii końcowej, no i po długim słupku prosto w okno. Piękne uderzenie. Trochę siłowo mogłem tutaj próbować technicznie, no ale wynik jest najważniejszy. 1-0 i gramy dalej. Juchar prawą stroną, numer 99. No i zobaczmy. Ładne zejście do środka po raz kolejny i tutaj podanie na środek i da beznadziejne uderzenie biskupa z 11 mniej więcej metrów. No, myślałem, że będzie ładniej nabiegać tutaj na piłkę, ale... nad poprzeczką. No i lewą stroną. Ładne dośrodkowanie i uderzenie główką na 1-1. No, jak widać, przeciwnik nie poddaje się. Lewa strona. Ładny rajd zawodnika z numerem 11. No i wykończenie głową. Kamil Miazek. Pierwsza wpuszczona bramka w naszym zespole, z tego co kojarzę. No... Raczej tutaj bez szans. No i 45 minuta, bramka do szatni typowa. No i za chwilę prawdopodobnie koniec tego spotkania dokładnie. Jak widać, dużo atrakcji. Mamy remis w drugim spotkaniu. Mattersburg prowadzi po pierwszej połowie z Halmstadem 1-0.
No my musimy niestety wznowić to spotkanie, no i zobaczmy, co przyniesie nam druga po... No i Weston lewą stroną, po raz kolejny dośrodkowuje, tym razem Kamil Miazek bezproblemowo wyłapuje tą piłkę. No i Biskup lewą stroną, na dobieg do Foszmańczyka. Zobaczmy, czy on tutaj da radę przejąć jeszcze tą piłkę dokładnie. No i Foszmańczyk piętą, beznadziejne uderzenie. No i w 57 minucie musimy wykonać kilku zmian. Biskup nie nadaje już się niestety do kontynuowania tej gry. Wejdzie za niego Liczka. No i jeszcze zobaczmy sobie tutaj ewentualnie Kupczaka na lewej stronie, Liczka na środek. No i zobaczmy, co jeszcze tutaj będziemy mogli powalczyć. Prowadzą piłkę do gry rzutem z autu. Gracz schodzi z boiska, a my przyjrzyjmy się powtórce jego bramki. Mateusz Kupczak za Biskupa, no i Liczka za Smuczyńskiego. U przeciwnika Noel Han za Joe Pigota. Zobaczmy, jak te zmiany wpłyną na oba. Kupczak pierwszy raz przy piłce. Podanie do Kędziory. Ten niestety niezbyt dużo siły, no ale jeszcze tu wbiega w pole karne i uderzenie w słupek niestety. Mógł zachować się lepiej, mógł podać oczywiście do lepiej ustawionych piłkarzy, kolegów z drużyny, no ale chciał chyba wykończyć całą akcję samot. Ziajka do Kupczaka. Zobaczmy, co on tutaj z tej prawej strony boiska będzie mógł zrobić. No i ładne uderzenie po długim słupku. Kupczak, który wszedł niedawno na boisko, daje prowadzenie 2-1 dla Termaliki Brookbet Nieciecza. No to chyba przybliża nam finał Europejskiego Pucharu Narodów. No i w 71 minucie niestety kontuzja tutaj Babiarza. Musiał zejść z boiska, na szczęście pozostawiliśmy sobie jeszcze tą jedną zmianę i w tym momencie ona na pewno nam się przyda. Zobaczmy, przy tym wykopie jakiejś kontuzji doznał Babiarz, chyba coś z kolanem, no łapał się za nie, no i Dalibor Plewa wchodzi na boisko. Jeszcze Kupczak. Zobaczmy, tutaj zagranie na dobieg, ale raczej Kędziora nie ma szans dobiec do tej piłki. Mamy 90. minutę, końcówkę spotkania, 2-1, dalej Termalika prowadzi. Jeszcze jedna z ostatnich akcji, Liczka. No i zobaczmy, 3-1, tak jest, na dobicie, no już odebraliśmy przeciwnikom i chyba wszystkie nadzieje. No i zobaczmy jeszcze raz, ładne tutaj zgranie, no i Liczka. Przy lewym słupku, techniczne uderzenie nad bramkarzem. Bardzo, bardzo ładne uderzenie. No i to już jest chyba jednoznaczne z awansem dla Termaliki do finałów Europejskiego Pucharu Narodów. Tak jest. Mamy koniec spotkania. I zobaczmy podsumowanie całego meczu. Z pewnością mają szansę na ostateczny triumf. Inaczej nie zaszliby tak... Tutaj ładne uderzenie z daleka, niecelne. Pidgeot, który później schodzi z boiska. Kolejne uderzenie głową tuż nad bramką. Raczej przedłużenie takiej piłki. Tutaj faul chyba Juchara. No i to jest ta sytuacja, w której pada pierwsza bramka dla Termaliki. Tutaj kolejne uderzenie nad bramką Biskupa. No i przechodzimy do wyrównania. Ładnie uderzenie głową. No i remis w tym spotkaniu 1-1. To jest pierwsza połowa jeszcze. Kędziora od słupka jeszcze po obronie bramkarza. No i tutaj Kupczak. Tuż po wejściu na boisko, przy prawym słupku, bardzo, bardzo ładne uderzenie. Na 2-1 dla Niecieczy.
Jeszcze kilka uderzeń przeciwnika. No i za chwilę zobaczymy tą bramkę w 10 minucie Liczki. Samotny rajd. No i 3 do 1 dla Termaliki w meczu Southend United. Jak widzimy, w drugim meczu Mattersburg wygrał swoje spotkanie, no i finał Termalika Brookbet Nieciecza z właśnie tym zespołem. Bartłomiesz Babiarz, naderwanie mięśnia czworogłowego, więc nie będzie go przez 3 miesiące. No, duża, duża tragedia. Za awans do finału otrzymujemy 600 tysięcy euro. No to jest właśnie oferta, to jest nagroda, której potrzebowaliśmy. Widzimy tutaj jeszcze negocjacje z jednym z zawodników. Grzegorz Marszalik, no jeśli on chce 2300 na 3 lata. Okej. Zmieńmy jeszcze tą właśnie ofertę na te 2200, które on chce. Nie będziemy tak bezsensownie negocjować. Złóżmy taką ofertę. Lewy pomocnik, który przyda nam się na pewno w naszym zespole. No i proponowany kontrakt został przyjęty. Miles Kenlock. Zawodnik lewy obrońca. Oczywiście akceptujemy tą ofertę. No i jeszcze ponad 1 100 000 pozostaje na naszym koncie na kolejne wzmocnienia. No i mamy konferencję prasową przed meczem w finale. Wypowiedzieć się możemy na temat Mattersburga. Co ciekawego, sprowokujmy ich, zobaczmy jak to wszystko będzie przechodzić dalej. Możemy wprowadzić Kenlocka do naszego tutaj zespołu. Na pewno spróbujmy go sobie wystawić tutaj w pierwszym zespole zamiast Jareckiego od razu. Kędziora na pewno nie zagra w przyszłym meczu. No będzie musiał wejść Kowal. Mam nadzieję, że jeszcze kilka zmian będziemy mogli dokonać w naszym obecnym składzie. No na pewno jest nam to potrzebne. Cofnijmy i przejdźmy sobie do tych kolejnych dni. No i musimy wykonać kilka zmian. Kenlock na pewno zagra w tym meczu. Miazek, jak widać, w dobrej formie. No ale Babiarz oczywiście, który doznał tej kontuzji na 3 miesiące, będzie musiał zejść z boiska zamiast niego. No i kto zamiast niego będzie musiał zagrać? Będziemy mieć tutaj problemy. Na pewno wstawmy Plewę. Natomiast na prawą obronę mamy Fryca, ewentualnie Drozdowicz, którego przemianujemy na defensywnego tutaj zawodnika. Kędziora no niestety musi, w ogóle nie będzie nawet w tej... Ilu? 12, 13, 14, 15, 16 meczowej. Okej. Wygląda to całkiem obiecująco. No wiadomo, że jeszcze kilku piłkarzy nie jest w formie. Natomiast zobaczmy sobie jeszcze na te nasze transfery. Co jeszcze mamy za negocjacje? Negocjujemy jeszcze tutaj Mozo. Mozo, który jest środkowym pomocnikiem ofensywnym. Mamy napastnika Zawadę, który... jest napastnikiem, no bardzo, bardzo ważna tutaj dla nas, ważne wzmocnienie. No i Marszalik na lewą pomoc. Myślę, że te trzy wzmocnienia
będą dla nas najważniejsze tutaj. Przejdźmy sobie do tego meczu. No i mam nadzieję, że wtedy wszystko nam się wyjaśni. W pomarańczowych strojach Termalika, w zielonych strojach Mattersburg. No i to jest ostatni mecz przed rozpoczęciem ligi. Ekstraklasa oczywiście. No i zobaczmy. Austriacki zespół ustawiony w ataku Pink, Farkas oraz Onisivo, Ertlaka, Grygrblalak i tak dalej, nie ma co tutaj się głowić, widzieliśmy przez moment puchar. No i to jest debiut dla Milesa Kenlocka, 300 tysięcy euro. No, kwota chyba dosyć duża, jeśli chodzi o tak młodego zawodnika, natomiast lewa strona obrony wymagała tego wzmocnienia. No i mam nadzieję, że będzie bardzo dobrym wzmocnieniem dla naszego zespołu. No jak widać, Kenlock w pierwszej akcji ofensywnej. Raczej dużo miejsca, wysoki zawodnik. Zbliża się tutaj po drugiej stronie boiska, no i spróbujmy uderzenia, ale bardzo niecelne to uderzenie Kenlocka. No debiut, jak na razie żadnych błędów nie popełnia, natomiast w ataku, no dużo ma jeszcze do poprawy. No i Smuczyński ładnie przejmuje piłkę. I zobaczmy, czy to będzie nie złapany tam przez przeciwnika za koszulkę. No i dalej mamy 0-0 w tym meczu. Wolodymyr Kowal z lewej strony boiska. Tutaj spróbujmy odegrania do plewy. Ten jeszcze traci piłkę, no ale Kenlock jest tutaj w dobrym miejscu. No i spróbuję uderzenia z daleka, ale prosto w bramkarza. Po raz kolejny, no uderzenie z daleka na pewno nie jest jego mocną stroną. No, ładne zganie głową do kolegi z drużyny. Strzela! Niestety piłka. No i plewa. Identycznie jak Kenlock, no. Dwa razy pomyłka z daleka. No i plizga w końcówce pierwszej połowy. Samotny raj tutaj. Odegranie do środka. Jeszcze jedno podanie, no i Smuczyński niestety nie przyjmuje tej piłki, a miał szansę na wyrównanie tego spotkania. Zobaczmy tu jeszcze. Farkas uratował piłkę przed wyjściem na aut. No i Kamil Miazek w tej sytuacji bezproblemowo łapie tą piłkę. Daleki wykop. I za chwilę prawdopodobnie sędzia zakończy pierwszą to... Tak jest, pierwszą połowę tego spotkania. 45 minut, no i jak widać na tablicy 1-0. Jedyny strzał przeciwnika. Mattersburg prowadzi w tym spotkaniu. No i zobaczmy dalej. Spotkania finałowego. Czeka nas zmiana. No i Smuczyński z lewej strony boiska, z prawej strony boiska faulowany w brzydki sposób. No i to będzie prawdopodobnie żółta kartka dla gracza Mattersburga. 56 minuta, jak widzicie na tablicy. Wynik dalej 1-0. No i to musi być uderzenie z daleka. Zobaczmy sobie, kogo możemy tutaj wybrać. Smuczyński. No raczej nasi zawodnicy nie grzeszą tutaj. Drozdowicz chyba najlepszy będzie do wykonania tego rzutu wolnego. Za słabo. No i niestety dalej wynik się nie... No i Drozdowicz. Zobaczmy, czy po jakiejś samotnej akcji uda mu się może strzelić bramkę. No i atak. Strzał niestety zablokowany przez obrońców Mattersburga. No i zobaczmy, Jarecki, który przed sekundą wszedł na boisko. Dużo energii. Samotny rajd. Zobaczmy tu odegranie do plizgi. No i ten beznadziejne uderzenie w 69 minucie. No nic nie wychodzi naszym graczom. Trzy zmiany w naszym zespole. Jarecki między innymi na boisku, który się pojawił. No plizga, który... No i plizga z prawej strony. Zobaczmy. Faulowany. Na skraju pola karnego, no i zobaczmy, 72 minuta.
No tu są szanse na pewno na uderzenie. Zobaczmy w ten sposób. No, zabrakło precyzji, ale tutaj jeszcze nasz zawodnik doskonale się znalazł w tej sytuacji. No i ładne uderzenie w prawe okienko. Czy to jest Kowal? Tak jest, to jest Wolodymyr Kowal. No i zobaczmy to na powtórce jeszcze raz. Uderzenie tutaj, plizgi. No i Kowal, prawe okno przy prawym słupku. Idealne, idealne uderzenie. No i mamy 1-1 w 73 minucie i Termalika wraca jeszcze do walki o ten puchar. No i przeciwnik bawi się tu z piłką, ale niestety nasz zawodnik nie wykorzystuje sytuacji. Mamy jeszcze rzut rożny. No i zobaczymy, plizga, dośrodkowanie. Uderzenie tuż, tuż, niestety przy słupku i dalej 1-1 Soldecki. Zobaczmy to jeszcze raz. No była szansa na objęcie prowadzenia. No po wykonaniu tych zmian naprawdę, naprawdę dużo, dużo lepiej się dzieje w zespole Termaliki. Jak widzimy, Liczka po raz kolejny. Ładne tutaj przejęcie, no i Drozdowicz, zobaczmy. Ma szansę na strzelenie bramki, ale zbyt słabo. No i zobaczmy, plizga w ataku. Faulowany po raz kolejny. No i zobaczmy, jak to się zakończy. Żółta kartka dla przeciwnika. Grgicz w 90 minucie. No i podobna sytuacja jak ostatnio. Spróbujmy może jakiegoś niskiego dośrodkowania. I jest ładny strzał. No o to właśnie chodziło. 2-1 w 10 minucie. Stano, kapitan aktualny tego zespołu. No i chyba unikniemy tutaj dogrywek. Zobaczmy jeszcze raz to ładne dośrodkowanie, leciutkie. No i piękne uderzenie Stano. No coś pięknego. Zobaczmy jeszcze raz w zwolnionym tempie. Stano 2-1 i Brookbet Termalika nie ciecza. Ma szansę na wygranie tego pucharu oczywiście. No i zobaczmy, jak to się zakończy. No i niestety jeszcze w ostatnich sekundach drugiej połowy wyrównanie. Zobaczmy to jeszcze raz. No ładne wejście tutaj. Kamil Miazek nie wyszedł, niestety nie skrócił tego kąta. No i zobaczmy, no mocne uderzenie tuż przy bliskim słupku. 2-2 w ostatnich sekundach. Tak jest, no sędzia już niestety nie dał szansy na przeprowadzenie tej akcji. Jak widzimy, 4 strzały w kierunku naszej bramki, 12 strzałów po stronie Termaliki, celne strzały tylko 2, no i 2 bramki. Coś okropnego, no rzuty karne od razu przechodzimy, no to będzie niestety loteria i w tej sytuacji naprawdę myślałem, że jeszcze będzie dogrywka, ale jak widać, Europejski Puchar Narodów, od razu przechodzimy do rzutów karnych, no i zobaczmy, jak to wygląda. Kamil Miazek tutaj prowokuje przeciwnika i niecelnie tuż obok bramki, na szczęście dla naszego zespołu. Zobaczmy teraz plizga, jak wykona ten rzut karny. Lekkie uderzenie raczej pod poprzeczkę, no i mamy 1-1 do zera. Zobaczmy, co teraz. Ipser, Kamil Miazek przeciwko niemu, no i jak uderzy, no wyczuł stronę, ale na pewno mógł Kamil Miazek lepiej się zachować, no i niestety 1-1 obroniony rzut karny. Kamil Miazek bardzo, bardzo blisko, uderzony w nogi. No i zobaczmy jeszcze raz, teraz Kowal,
Ładne, ładne uderzenie od poprzeczki, od słupka. No to było naprawdę bardzo, bardzo blisko. Tym razem w środek bramki. No i zobaczmy. Liczka 3-2. Lewy dolny róg. I jest. Spokojnie, spokojnie wykonany ten karny. No i mamy 3-3. I teraz najważniejsze te karne. Pod poprzeczkę. No ciężko tutaj coś zrobić. Zobaczmy. L1 podcięcie piłki. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No ale... Drozdowicz od poprzeczki. Termalika przegrywa w finale po rzutach karnych 4-3 bodajże. No tutaj Drozdowicz niestety, no niepotrzebnie się bawiłem. No i Magdeburg, czy Mattersburg ma prawo się cieszyć. 4-3 w karnych. No 90 minuta, dwie bramki, wyrównanie to w ostatnich sekundach. To przeważyło o losach tego spotkania. Powinniśmy utrzymać to prowadzenie do samego końca. Kamil Miazek miał prawo tam zachować się troszeczkę lepiej przy tej bramce, no ale... Wina całego zespołu. Dwa strzały na moją bramkę, dwie bramki trafione. No i niestety europejski Puchar Narodów nie dla Termaliki. Nie w tym roku. Zobaczmy sobie tutaj jeszcze na wiadomości, które otrzymaliśmy. No, nasze gratulacje niezmiernie. Cieszy nas, że drużyna dotarła do finału turnieju. No ale niestety... Niestety nie o to chodziło. Zwiększony budżet oczywiście. Nie mogą przyjąć mojej oferty. No naprawdę, Oskar Zawada nie chce przyjąć mojej oferty. Przedłużmy tu jeszcze. Podwyższmy tą tygodniówkę do 4000. No i mam nadzieję, że po tej informacji Oskar Zawada dołączy do naszego zespołu. Zachęcają poszukiwanie zawodników. Tak dalej. No jak widzimy, Grzegorz Marszalik dołącza do naszego zespołu. Jak widzimy, Sanil 4 przejmuje naszą ofertę. No i zobaczmy jeszcze oferta ze Sebastiana Nowaka 250 tysięcy. Złóżmy tutaj kontrofertę oczywiście. 270 tysięcy będzie to... Dla nas idealna oferta. No i zobaczymy, jak to się zakończy. No i zobaczmy. Sebastian Nowak nas opuści i przechodzi do klubu Górnik Zabrze za 270 tysięcy. Andrzej Witan odchodzi na wypożyczenie na 2 lata. Dzięki temu zwolnimy trochę pieniędzy na nasze tutaj opłaty. No i zobaczmy sobie podsumowanie tego drugiego odcinka. Pierwsza rzecz to jest porażka niestety w finale po rzutach karnych z europejskim tym pucharze. No ale mieliśmy kilka już tutaj zmian. Kamil Miazek oczywiście na bramce, po prawej stronie naszej obrony Fritz, na środku Stano z Sołdeckim, po lewej stronie Kenlock sprowadzony z Ipswich Town. Środkowy pomocnik defensywny to jest Kupczak obecnie oraz Plewa. Po prawej stronie mamy Plizgę, na środku Liczkę, no i po lewej stronie Biskupa. W ataku sprowadzony ten niedawno Szetri. Natomiast na ławce rezerwowych obiecujący nasi zawodnicy, czyli Marszalik z Wisły Kraków, który do nas dołączył. No i oczywiście Olszewski, który tutaj może grać na bramce. Kilku jeszcze zawodników mamy tutaj w zanadrzu. Niedługo do naszego składu powinien dołączyć Oskar Zawada z Ajaxu oczywiście. Dobrze mówię? Teraz sobie sprawdźmy jeszcze historię negocjacji. Okej, i tak jest, z Wolfsburga. Oczywiście z Wolfsburga, z Ajaxu, czy tam z Feyenoordu doszedł, z Holandii w każdym razie doszedł do nas oczywiście na okres ten wypożyczenia nasz Miazek.
Natomiast, tak jak widzimy, Nowak opuścił nasz klub, opuścił klub Witan, dołączył do klubu oczywiście Kenlock, Marszalik oraz Miazek. No i czekamy tutaj na ostatniego z naszych zawodników. Mozo niestety oferta została wycofana. Nie stać nas obecnie na niego, no ale to jest zawodnik, którego na pewno będziemy chcieli w przyszłości jakoś jeszcze pozyskać. Środkowy pomocnik, no bardzo, bardzo ważna dla nas pozycja. To by było na tyle od przyszłego odcinka. Jak widać, zaczynamy już walkę z Podbeskidziem w pierwszej rundzie, oczywiście Ekstraklasy. No i zapraszam oczywiście na inne moje serie, inne filmiki. No i do zobaczenia. Cześć!